Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Agnieszka. Cześć, cześć. Przedstawiam Agnieszkę z profilu Forest Garden. Witamy Was na nagraniu filmiku na temat sadzenia cebulek w donicach. I mamy gotowy plan na te cebulki. Na pierwszy rzut idzie ta donica duża, w której przygotowaliśmy taką kompozycję wiosenną, czyli marzec, kwiecień, która będzie właśnie kwitła w tych miesiącach. I na sam dół pójdą cebulki szachownicy cesarskiej. Tak, będzie później... ona kwitła różowo, będzie to bardzo duży kwiat. Tak, odmiana lutea. Później będzie tulipan, on będzie miał taki kolor... Czerwono-żółty, okay. Będzie kolorowy. I krokus też. Wielkokwiatowy, ale tak, to są faktycznie śliczne, duże kwiaty, tak, żółte, tak, golden yellow. Żółte. Mhm. Więc ta kompozycja będzie taka żółto-czerwona, wszystko będzie naraz kwitło. Znaczy, no wiadomo, że coś tam pewnie się przesunie, ale założenie jest takie, żeby właśnie wszystko razem tworzyło jedną kompozycję kwitnącą o jednym czasie. Będzie fajnie, bo właśnie krokusy będą na samym dole, później ta druga warstwa to będą to tulipany, natomiast na samej górze tak górować będą szachownice. Mówisz o kwiatach. I za chwilę pokażemy, jak dokładnie to robimy. Warstwowo. Bo cebulki są różnej grubości. Tak, jak widać tutaj. O. Teraz będziemy sypać kolejne warstwy ziemi i będziemy zaczynać od tych najgrubszych cebulek. Czyli te pójdą na samo dno. A one muszą być głębie. Te pójdą na środek, natomiast te najmniejsze krokusiki pójdą na samą górę. Ok, zaczynamy od pierwszej warstwy, czyli karabzytu. Bardzo ważna właśnie, żeby w razie deszczu, jeżeli nawet miało być przechowywane gdzieś pod jakimś dachem, żeby jak deszcz będzie padał, to żeby po prostu nie zgniły te cebule. I co, damy warstwę ziemi, podłoża kwiatowego, może jeszcze odrobina? Tak, już trochę, no. Żeby zakryć ten kramzyk już, nie? Tak, bo ta szachownica na jaką głębokość ona ma iść? No generalnie zasada jest taka, że sadzimy trzy grubości cebulek. To się dotyczy wszystkiego, więc tak też możemy sobie założyć. No tak, ale ona jest spora. Ona jest spora, ale no myślę, że teraz to będzie wystarczająco. Dobra, już mamy ile sztuk? Chyba pięć, prawda? Tak. Jeszcze jest jakaś tak, jest tutaj. Dobra, cztery. Jedną damy zupełnie na środek. A te cztery rozłożymy tak dookoła. Czyli na dno samo idzie ten największy, najwyższy kwiat, jaki zaplanujecie sobie. Dobra, już myślę, że mamy przygotowane pod drugą warstwę, czyli teraz pójdą tulipany. Pamiętajcie o tym, żeby dla jak najlepszego efektu sadzić się właśnie gęsto, szczególnie te drobne kwiatki. My, jak widać, z tej szachownicy mieliśmy mniej, bo to będą duże kwiaty. Ale tak, tutaj są nawet odstępy. I krokusów mamy sporo. Okej. Okay. Zdarza się, że tak jak przy takim gęstym sadzeniu podobno, ten tulipan może w przyszłym roku nie zakwitnąć. Z racji tego chyba, że jest tak bardzo blisko posadzony jeden obok drugiego. Aczkolwiek później, jak się wysadza to do ogrodu, to niby w przyszłym sezonie już jest w porządku, ale sama jestem ciekawa właśnie później, jak będziemy odzyskiwać te cebule, jak one będą się zachowywały. Chyba będzie wystarczająco gęsto. I to znowu zasypujemy kolejną warstwą ziemi.
przyskrobać. Same miksy, ale mam trzy żółte takie. Okay. Co prawda, a to jest też jakiś XXL. Ząbkiem do domu było. Jeszcze troszkę dosypam, bo ten świeża ziemia. To się zasiądzie. Także tak 2 cm od góry donicy, żeby była ziemia. Teraz następna kompozycja, tym razem troszeczkę w mniejszej doniczce. Mamy też mniejsze cebulki i troszeczkę mniej. I wykorzystamy tutaj jako dolną warstwę, to będą narcyzy, które będą kwitły najwyżej. One są akurat odmiany Petit Four i one kwitną na biało-żółto. Tutaj mamy takie nietypowe, ciekawe tulipany. To będzie środkowa warstwa. One kwitną tak na żółto-biało. Mają ciekawe płatki. I na samym dole, znaczy na samej górze jako warstwa, ale najniżej będzie kwitła cebulica na niebiesko, więc to będzie taka kompozycja niebiesko-żółta. Tak, tak. Takie kontrastowe kolory. Tak. No i co, dajemy karamzy. Tutaj można zastąpić też szafirkami tę cebulicę, podejrzewam, nie? Tak, oczywiście. To już tak naprawdę zależy od Was, ale warto zwrócić uwagę na tą porę kwitnienia, żeby rzeczywiście... Przenikały się te pory. Tak, przenikały się, żeby to było oprócz tego, że są ładne kwiaty, ale żeby to kwitnienie właśnie było tak dopasowane, że albo kwitnie wszystko naraz, mniej więcej, albo tak jak tutaj, bo tutaj nie będzie kwitło wszystko naraz. Tu będą się tak przenikać. Najpierw zakwitnie ta najniższa, czyli cebulica, i później ładnie to wszystko będzie przenikało w te tulipany, czyli cebulica będzie, kwiatki będą ginęły, ale już będą wychodziły tulipany. Natomiast na końcu najwyższe będą kwitły właśnie narcyzy. Rozdzielamy takie cebulki? Tak, rozdzielamy. Dobra, sadzimy gęsto, żeby było dużo kwiatów. Tak, okej, okay. Warstwa. I teraz można faktycznie, nawet jak wystoją te narcyzy i wsadzimy teraz tulipany, to właśnie nie trzeba się bać tego, że one jedne drugim przeszkadzają. One naprawdę fajnie między te cebule wyjdą. No, tak jak cebulki tak, wchodzą też, wiesz, dokładnie. W trawniku, nie? Mhm. Tak samo często się sadzi. Że poradzą sobie, bo niektórzy się boją, nie, że może tam tak, coś, ale nie, tak. nie trzeba się bać. Zobaczymy na wiosnę. Okay. Można takie kompozycje również przygotować jesienne. Później. Tak, zimowity. Tak.
Może spróbujemy. Kto nam wyjdzie, sierpień, to myślę, że wrzesień, można tak, też tak. Przygotować później takie jesienne zestawy. Tak sobie myślę, że jeżeli to będzie rzeczywiście ładnie wyglądało, to nawet na sklepie też zasugerujemy taki zestaw, taką kompozycję już gotową. Gotowy przepis, tak. Gotowy przepis z podaniem mniej więcej wielkości doniczki. Doniczki. Gotowy przepis na lasagne. Tak. Pieczemy w temperaturze 200 stopni. A takiej lasagne jeszcze nie jadę. Uczta po prostu dla duszy. Uczta dla oczu będzie. Aha, i teraz ziemi. Ściółki nie trzeba żadnej dawać, bo jak wiosną to wszystko wyrośnie, tylko siki, te cebulice, to wszystko, cała doniczka będzie pokryta. Tak, dokładnie. Tak odrobinę przygniatamy. No muszę was pochwalić, dziewczyny. Pięknie, że się to posadziły. Tak i szybko zdążyłem wytrzymać przy kamerze. No i co, posadziliśmy w taką wilgotną ziemię, nie? Ja myślę, pani Agnieszko, żebyśmy im dali tak ze 3 tygodnie tym cebulkom, żeby puściły korzonki. Nie? I wtedy troszeczkę podlać. Wtedy dopiero podlać. I teraz tak, gdzie to przechować? Donica jest ceramiczna. Jakbyśmy to podleli, wystawili na mróz, tak, to by... jeszcze by deszcz na to spadł, to po doniczce jest pewne. Czyli najlepiej by je trzymać było w takim pomieszczeniu na granicy mrozu. Może tam wejść 2-3 stopnie, ale żeby nie za dużo, żeby nie przemarzło do samego środka, bo doniczkę rozbije. No i co? Niech tak stoi potem, nie? Wilgoć tylko, aby żeby była, bo w takiej niskiej temperaturze. Czyli zaglądamy tylko, żeby się nie zrobiła ta skorupa, tak? No, żeby nie zrobiła się skorupa, żeby ta ziemia nie odstawała od doniczki, bo będzie znaczyło, że to jest bardzo, bardzo suche. No i co? Nawozy. Tych cebul, któreście wsadziły. No tak. Oj, wsadziłyście. Wsadziłyście tego, nie? Taki jakiś biohumus do wody. Tak. Pewnie wiosną by się przydał i już tak na początku marca. No by trzeba to zasilić jakimś nawozem dla roślin. I wtedy wystawić je na zewnątrz? Właśnie w marcu, czy zostawić je? Ja już bym je po 15 marca wystawił. Już nawet tam, gdzie mają być. Niech one potem nie zmieniają azymutu. Azymutu, bo do korzeni też ten azymut potrzebny. Te korzenie już będą na tyle rozwinięte, że ta ziemia tak nie namięknie nawet jakiegoś większego przymrozku. Nie będą się bały. No i co? No i potem tylko woda chyba, nie? Tak, woda i będziemy podziwiać. Będziemy podziwiać. No ale tak, poszło tu dużo cebulek wyrzucić to potem? No nie. No myślę, że nie. Tak jak polecałem w gruncie, żeby takie cebulki już jak zaczynają przekwitać, podsypać odrobinę mocznikiem, żeby one potem zawiązały tą cebulkę z powrotem dużą. A tu myślę, że jak one już tam będą, te denice są ciężkie, posadzić ze 3-4 kwiatki takie jednoroczne na sezon. Tak. I one ukryją się wśród tych, te żółknące liście wśród tych kwiatków i może to śmiało stać. Tak. Do końca września nawet, nie? Najważniejsze, żeby faktycznie tulipany same zaschły. Żeby one same zaschły. I wtedy jak wyrzucimy tą ziemię, tak? No to można użyć tych cebulek jeszcze raz. Albo po kontroli, że te cebulki jednak takie są fajne, duże, że dadzą nam gwarancję, że będą kwitły, to jeszcze jeden jeszcze sezon postawić. Ale już na trzeci sezon bym nie radził, bo te cebulki będą się krzewiły, czyli będą dostawały młodych cebulek, nie? Naprawdę, już nie starczy dla nich miejsca. Zaczną się kłótnie, tak? Tak. No, a że mają jednakowe kolory, to będą sobie zazdrościć i będą po prostu gnuśniały. Będą robiły się fioletowe, nie będzie to ładnie. No i co? Muszę życzyć wam, dziewczyny, tylko powodzenia i czekamy na efekty.